To podłączę tu a to tam i to zielone do czerwonego a może do żółtego Co to ja miałem powiedzieć? A, witajcie, witajcie, witajcie. Mam tu kłębek kabelków, które jak podłączę prawidłowo, to się zapali światełko. A jak niepoprawnie to tak pieprznie, że mi Beret zerwie razem z łysymi włosami. No nie wiem, czy to łączyć. Może poczekam na pana Staska, bo przyjdzie. A jak przyjdzie, to przetestuję na nim to podłączenie. Tylko muszę mu dać mój Beret. O, o wilku mowa. Kto tam? To ja, Stasek. Nie wierzę. Hasło. K które? Burę. To, które ustaliliśmy telefonicznie które ma pan zapisane na brudnej kartce, jeśli oczywiście jest pan panem Staskiem, a nie jakimś psychofanem, żulem albo innym patusem. To zwierzęce? Tak, zwierzęce. ko, ko, ko kaina. Bardzo dobrze. A odzew? Me-me-me-fedron. Dobra, identyfikacja przebiegła perfekcyjnie, choć i bez hasła wiedziałem, że to pan. Bo tak panu jadą skarpety jak nikomu innemu. Super. A drzwi pan otworzy, bo ja tu nadal stoję. Dobra, pan włazi, ciepła nie wpuszcza, bo mróz coś ostatnio nieco zelżał. Żeby nie było to, oczywiście witam wszystkich widzów. Witajcie. Hello, hola, guten tag, salve, koniczyła. Po japońsku znam jeszcze dwa słowa: sayonara i łoniaki. No ale nie będę się tu teraz przechwalał moim poliglotyzmem. Skąd pan zna takie słowa? Ze słownika, bo jak byłem mały, to łóżeczko mi się chybotało i mi podkładali słownik pod jedną nóżkę. A pod drugą? Playboye taty. Pan to się musi takimi pierdołami interesować. Ale wracając do tematu dzisiejszego filmu, to chciałbym powiedzieć, że tytuł Glonarium jest już nieadekwatny. Wierzy pan w cuda, panie Stasku? Jako zażarty katolik wierzę we wszystko, w co mi każą wierzyć, więc w cuda jak najbardziej. Wierzę i popieram w całej rozciągłości. Trochę to zabrzmiało jak na zjeździe partii w Korei Północnej, ale spoko. Czyli pan wierzy. To dobrze, a nawet bardzo dobrze. A co się będę ograniczał? To super, panie Stasku. Kanę galilejską pan zna? No pewnie, że znam. Z galilejską do szkoły chodziłem. Z kaną? Nie wiem, nie pamiętam, może zbierzmowania miała kana. Z pewnością, ale mnie raczej o miejsce chodziło. O miejsce, gdzie niejaki Jezus przemienił wodę w wino bez procesu fermentacji. I taki właśnie cud zdarzył się w moim akwarium. 375 litrów wina da się pan napić? Nie, nie dam. Ja nie przemieniłem wody w wino, a jedynie glony w brak glonów. Jeśli zerkniecie na poprzedni film. Pod takim samym tytułem zobaczycie, że całe akwarium pokryte było glonami. Z przewagą sinic, czyli cyjanobakterii. Sinice były po prostu wszędzie. Na podłożu, na roślinach, na szybach i na wszystkich sprzętach w akwarium, łącznie z biednym termometrem. Próbowałem z nimi walczyć, ścierałem, zbierałem, a nawet po cichu przyznam się, iż dokonywałem modłów do bogów i bożków wszelakich. Niestety chyba nikt modłów nie wysłuchał, bo sinice, pomimo wszelkich działań, miały się dobrze i rozwijały się w sposób zastraszający. Oczywiście, jak dobrze wiecie, można je zlikwidować, zaciemniając zbiornik. Nie zlikwiduje to przyczyny powstawania sinic, ale z pewnością je zabije na jakiś czas. I pan zaciemnił zbiornik, zgadłem? Tak, położyłem na nim kocyk. Ale skutek nie był taki, jakbym oczekiwał. Bo w nocy przyszedł kot, żeby się napić wody z akwarium, i Durny pomyślał, że konstrukcja kocyka jest stabilna. Więc na nią wlazł i razem z kocykiem wpadł do akwarium. I co, i co? No i nic! Wie pan, jak trudno jest wyrzymać oszalałego kota? Jak pan nie wie, to powiem, że dość trudno. Trzeba mieć na sobie zbroję średniowieczną, aby uchronić się od pazurkowej pieszczoty. W każdym razie sinice miały się dobrze. Oczywiście z tym kotem to żart i z zaciemnieniem też. Nie próbowałem go nawet, choć oczywiście przez głowę mi to przeszło. Czyli coś pan wlał do zbiornika? Co pan sugeruje? Sióśki? A nie Stasku. Z tego rodzaju eksperymentów znany był tylko jeden akwarysta. Ale podobno przy próbie nasikania do zbiornika doznał bolesnego wstrząsu fujarki, bo zapomniał, że na grzałce miał niewielkie przebicie prądu. Mógł być prekursorem nowego trendu, a pozostał znany tylko z tego, że po tym wypadku moczył się w łóżku. No ale tam glonów nie było, więc w sumie pff, nie wiem czemu. Moje śnice miały się dobrze aż do momentu, kiedy wpadłem na genialny pomysł. A nawet dwa pomysły, a nawet trzy pomysły. Pierwszy pomysł to zjedzenie dobrego obiadu. Czyli zupa z papierka podana w zabytkowym talerzu z czasów Mieszka. To tak jak ten miecz. Też był z czasów Mieszka. Jaki miecz? O czym pan tu mi mówi? Ja miałem tylko zwykłą drewnianą michę po dziadku spadochroniarzu, ale okej. Okay. Zjadłem obiad, który mi smakował niesłychanie, odpocząłem, urządzając sobie dwudobową siestę, i ruszyłem do akcji odglaniania. I tu. Narodził się w mojej głowie drugi jakże genialny pomysł. Przypomniałem sobie, że od ponad dwóch lat nie czyściłem filtra. Doszedłem do wniosku, iż to złe postępowanie. Miałem nawet udać się na karnego jerzyka i porządnie się wybiczować za karę, ale uświadomiono mi, że kolejna siesta nie przybliży mnie do likwidacji tego paskudztwa ze zbiornika. Ja widzę, że pan strasznie w bawełnę owija. Zamiast powiedzieć, zrobiłem to i to, i glonów nie ma. A jak inaczej, jakby pan się czuł jakby taki Tom Cruise w filmie Mission Impossible został w pierwszej scenie poinformowany, że ta misja jest niemożliwa do wykonania, a w drugiej otrzymywał podziękowania za wykonanie tej misji, to tak jakby po środku brakło filmu. Choć z drugiej strony łatwiej byłoby robić przeglądy filmów. W godzinę z 50 by się obejrzało bez zbędnego zagłębiania w czasami debilną fabułę. A poza tym, jak policzyłem, to obecny film, ten, który właśnie, szanowni państwo, oglądacie, ma jakieś 13 minut. I tyle musimy, panie Stasku, przegadać. Jest pan na to przygotowany? Zero problemu. Zawsze mogę opowiedzieć, jak mi zabrali prawo jazdy, jak byłem ministrem. Był pan ministrem? Byłem ministrem i służyłem do mszy. No okej, okay. rozumiem, czyli tematów w razie czego nie zabraknie. To wracamy do glonów. Jak już mówiłem, drugi pomysł to wyczyszczenie filtra. Pomimo trudności i potrójnego omdlenia udało mi się filtr przetargać do wanny i otworzyć. Mym oczom ukazał się... Las krzyży? Nie, nie był to las, ale bakterie były bardzo niezadowolone, że im nieboskłą zlikwidowałem otwierając filtr. Protestowały... Były obraźliwe krzyki, marsze protestacyjne, przykuwanie się do gąbek, strajki nitryfikacyjne i różne rzeczy, których oczywiście nie mogłem zauważyć, biorąc pod uwagę wielkość bakterii. Ale syf, który zobaczyłem, był przerażający, więc urosło we mnie przekonanie, całkowicie nieakwarystyczne, że filtr należy bezczelnie wymyć w bieżącej wodzie bez maczania czegokolwiek w wodzie pobranej ze zbiornika. Przez godzinę myłem wszystkie podzespoły gąbkopodobne i waty filtracyjne, które kiedyś wsadziłem do filtra, bo Chińczyk poskąpił czegokolwiek. Po godzinie doszedłem do wniosku, że mam to mycie generalnie tak głęboko w odwłoku, że wziąłem to wszystko i wywaliłem do kosza na śmieci. Umyłem filtr do czysta, włożyłem wszystkie koszyki, które wypełniłem nowymi podzespołami, zostawiając tylko starą ceramikę datowaną na wczesnego Tutenhamona. Napełniłem wodą i trzy razy ponownie mdlejąc, przetachałem filtr pod akwarium. Podłączyłem wszystkie rury, pomodliłem się do latającego potwora spaghetti i włączyłem do prądu. Cud, miód i orzeszki. Zadziałało. Filtr został oczyszczony. I to był sukces. Porażką było natomiast zatkanie się wanny. Tak było gęsto. Bakterie nadal protestowały, ale kto by na to zwracał uwagę. Kiedy udało mi się nad ludzkim wysiłkiem oczyścić wannę, mogłem chwilę odpocząć. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czy takie totalne wyczyszczenie pomoże mi zlikwidować glony i czy przypadkiem nie zabije mi moich ryb. I wtedy wpadłem na kolejny, trzeci i ostatni pomysł. Sinice były na wszystkich roślinach, ale miałem już tylko dość twarde i wytrzymałe krzaczory, więc postanowiłem zrobić coś, co już przetestowałem w latach ubiegłych, czyli umyć rośliny. Pomysł jest dość szalony, ale gwarantuję wam, że działa. Powyciągałem wszystko, co dało się wyciągnąć, czyli wszystko oprócz kryptokoryn, zatargałem całe zielsko w wiatrze do wanny i potem każdy krzaczor traktowałem najmocniejszym prysznicem z letniej wody. Sinice nie są glonami, które jakoś bardzo mocno przytwierdzają się do wszystkiego, więc prysznic zmył z roślin około 60-70% tego syfu. To co zostało musiało już zostać, bo próbując to zetrzeć bardzo uszkodziłbym liście. Prysznic wbrew wszystkiemu wcale roślin nie niszczy. Jeśli jakieś liście się oderwą to znaczy, że były słabe, chore i tak miało być. Oczywiście nie polecam wsadzania np. rogatka pod prysznic, bo będziecie mieli piękną zupę rogatkową zamiast roślin. Ale i rogatka można wyciągnąć, zamoczyć w wiadrze z wodą i trochę go opłukać miąchając w wiadrze łapami. Po wyczyszczeniu, a raczej częściowym spłukaniu sinic z roślin przeniosłem je, czyli rośliny, z powrotem do akwarium i posadziłem. Po tej całej operacji oczywiście sinice nie zniknęły. Z szybie zeskrobałem, ale częściowo były jeszcze na roślinach, podłożu i w kilku miejscach trudno dostępnych. No i teraz pozostało czekać na efekty, zastanawiając się czy to co zrobiłem ma sens i czy przyniesie oczekiwany skutek. I oczekiwał Pan? Tak, oczekiwałem. W skupieniu, nie jedząc, nie pijąc, nie odbierając telefonów. Nie wypróżniając się? A nie, na siku i kubkę chodziłem grzecznie jak pierwszoklasista, ale całej reszty zaprzestałem. Nawet zmniejszając częstość i głębokość oddychania. I co? No i zapadłem w letarg. Śniło mi się, że wyprowadzam akwarium na smyczy na spacer. Jak zbiornik tylko zauważył jakieś krzaki, to z nieszczelności popuszczał pod nie wodę. A potem nawalił kupę ze żwiru i zaprowadziłem go z powrotem do domu. Ustawiłem na szafce, zapaliłem światło i podziwiałem, jakie ma piękne wnętrze. Nawet chciałem je wystawić do konkursu w sosnowcu, ale się obudziłem. A jak się obudziłem, to się okazało, że jest tak jak teraz. Si nigdzie nie widać. Zniknęły, wcięło je, zamieniły się. Wino? Przegina pan, panie Stasku. Nie wiem w co się zamieniły, ale to coś nie jest zielone i nie cuchnie szlamem. Sprawdziłem, poprzedni film wstawiłem 31 maja. Dziś mamy połowę lipca. Biorąc pod uwagę, że zaraz po wstawieniu poprzedniego filmu nie wziąłem się do roboty, ani to, że efekt był już od jakiegoś czasu widoczny, to mogę powiedzieć, że likwidacja glonów zabrała może trochę więcej niż miesiąc. To co zrobiłem przyniosło skutek i nie było żadnych działań ubocznych nie padła żadna ryba a jeden ślimak utył w sumie to ja nawet nie wiem skąd tenże ślimak się u mnie wziął sam go nie przytargałem więc pewnie sam tutaj przyleciał a teraz udaje że nie jest kosmitą i łazi po szybach ale tak jest w akwarystyce czasami nie wiadomo dlaczego to albo tamto i to jest pewien jej urok Nadmienię jeszcze, że jak już zaczęło się w akwarium robić może nieładnie, ale akceptowalnie, to zapadła decyzja o powiększeniu obsady. I tu padło na zbrojniki, które ostatnimi czasy się u mnie wykruszyły przez różne wypadki. A jak padło na zbrojniki, to padło i na mojego kolegę Krzysztofa, który jak sadzi roślinę, to musi miotaczem ognia rozganiać leżące na dnie glonojady. I tak w moim zbiorniku zagościła bliżej nieokreślona ilość przeróżnych glonojadów. Ale żeby nie było, gdyby glonojady nagrały film i chwaliły się, że ta likwidacja sinic to ich zasługa, to nie dawajcie im wiary. One pojawiły się już w momencie, kiedy pierwsze objawy poprawy wyglądu zbiornika były widoczne gołym okiem. Także, jakby co, to kłamią i swobodnie można je strzelić z liścia w płetwę. Czy tak czy siak, po bardzo długim czasie w moim zbiorniku zaczyna się coś dziać i zaczyna wyglądać to coraz sympatyczniej. Rośliny wcześniej zaatakowane przez sinice zaczynają odżywać, wypuszczają nowe liście i widać wyraźne przyrosty łodyg. Na razie nie ma tu co podziwiać jakiegoś układu czy ustawienia roślin. To drugi krok, czyli wprowadzenie trochę piękna do akwarium. Mogłbym się zanurzyć. I co? I to miałoby być piękno. Przecież pan ryjem straszy nawet niewidomych. A mój kot, jak pana zobaczy, to próbuje się zakopać w kuwecie. Chodziło mi o to, aby rośliny nie były wsadzone na chybił trafił, a stanowiły jakiś akceptowalny układzik. No, żeby było na co okiem rzucić i nie krzywić się z odrazą. No i mam nadzieję, że jeszcze przybędą jakieś ryby. Może czegoś tam ktoś z łodzi będzie chciał się pozbyć. I nie będzie to kolidowało z moimi zwierzakami, to z chęcią przyjmę. Nawet ślimaki są mile widziane. A ja? Pana toleruję. I co? I to, to już koniec? No na to wychodzi. To już jest te 13 minut? Jak jest, to kończymy. A jak nie ma? No to. No to ja opowiem, jak zabrali mi prawo jazdy. To zaczynam. To ja już dziękuję, mówię dobranoc. A jak, byłem mi, 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 mi